Pierwszy gol dla Lecha Poznań pada w 23 minucie. Dawid Kownacki wyskakuje najwyżej w polu karnym i zdobywa pierwszego gola dla Kolejorza. Młody napastnik zadowolony jest z bramki w tym spotkaniu. Na pewno cieszy. Pierwszy sparing jako napastnik, no zawsze te bramki cieszą i też muszę je strzelać jako napastnik. No, przy tej sytuacji akurat byłem wyznaczony do obiegu na drugi słupek. Teraz zmieniłem i tak można powiedzieć, sam na własną odpowiedzialność biegłem, strzeliłem bramkę, więc to cieszy. Ale przegrywacie ten sparing 1-2. Błędy w drugiej połowie i to indywidualne niektórych zawodników decydują o tej porażce. No tak, no my jesteśmy dopiero na początku okresu przygotowawczego, no pod Beskidzie też, ale no ja mówię, wiadomo, wynik wynikiem, ale to był nasz pierwszy sparing, jesteśmy w trakcie ciężkich treningów i to ta świeżość i na pewno lepsza gra przyjdzie z czasem, bliżej ligi i bliżej Ligi Europy. Wszyscy podkreślają, że te kilka dni rzeczywiście mocno pracujecie. Odczuwasz to także zmęczenie już powoli, czy jeszcze nie? Młody organizm szybko się regeneruje po takich treningach. Nie, odczuwam już to zmęczenie, ale daję radę. To już jest mój trzeci obóz. W porównaniu z tym, co było rok temu, dokładnie rok temu to był mój pierwszy obóz, to jest naprawdę 180 stopni. Więc mówię, we wszystkich treningach uczestniczę z zespołem, już nie mam zindywidualizowanych treningów czuję się dobrze i mam nadzieję, że wejdę dobrze się przygotuję i wejdę dobrze w ligę.